Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Porozmawiamy z Piotrem Wołąkiewiczem, który pochodzi z Bielska Białej i od najmłodszych lat brał udział w wyprawach górskich. Piotrek nie tylko chodzi, ale także biega po górach i pokonuje wielokilometrowe trasy na różnych szlakach. Powiedz nam na początek, od ilu lat już chodzisz na takie górskie wycieczki? No tak naprawdę moja przygoda z górami zaczęła się już we wczesnym dzieciństwie. Odkąd pamiętam, to tata zabierał mnie i moje rodzeństwo na takie górskie wycieczki. Więc już nawet kiedy jeszcze nie potrafiłem chodzić, to już byłem ładowany do wózka, no i tam gdzieś jakieś takie łatwiejsze szlaki, gdzie można było pojechać z wózkiem, to można powiedzieć, że to przejeżdżałem. No a potem dużo się chodziło właśnie po Beskidach. Potem pamiętam, że w wieku chyba 6 lat byłem pierwszy raz na Babiej Górze, w wieku 10 lat potem pamiętam, że już udało się zdobyć rysy o własnych nogach. No i też dużo w dzieciństwie właśnie się chodziło na takie obozy wędrowne z tatą, gdzie tam spaliśmy pod namiotami albo w jakichś schroniskach, więc to były na takie fajne przygody. Ale w 4 klasie technikum, czyli w klasie maturalnej, zacząłem na nowo odkrywać te góry, z tym, że w nieco inny sposób niż to było na początku, ponieważ zacząłem po tych górach biegać. No i tak w sumie de facto już od 4 lat bardziej biegam po tych górach niż chodzę. Czy wolisz chodzić sam na takie wyprawy, żeby się wyciszyć, zrelaksować? Czy traktujesz to bardziej jako formę spędzania wolnego czasu ze znajomymi? Znaczy to zależy. Zależy też, jaki mam humor. Jeśli na przykład mam gorszy humor i mam takie myśli do mnie siedzą, które chcę sobie poukładać, no to raczej wolę ten czas spędzić sam, żeby jakoś to sobie właśnie wszystko poukładać. No ale to nie ukrywam, że też lubię chodzić ze znajomymi. No dużo bardziej efektywne jest takie chodzenie samemu, no bo wtedy jakby mogę się dostosować sam do swojego tempa, mogę się wsłuchać w mój organizm, jakie on mi komunikaty tam podaje i takie różne rzeczy i też nie jestem uzależniony od tej drugiej osoby. No ale jakieś takie rekreacyjne wyjścia czasami ze znajomymi, no to też jak najbardziej lubię, dobrze jest porozmawiać, spotkać się. No mówi się, że najlepiej, że jak się chce poznać drugiego człowieka, to właśnie najlepiej jest go zabrać w góry, no i coś w tym jest. No bo w górach to nie ma tego całego szumu miasta i takich różnych czynników, które jakoś źle na nas wpływają, no i tak się człowiek uzewnętrznia. Powiedz nam, co te wyprawy górskie ci dały? Na przykład w jaki sposób poprawiły twoją kondycję? Czy dzięki temu czujesz się lepiej? Czy pomaga ci się to wyciszyć? No oczywiście, że tak. No góry to jest właśnie to takie miejsce, gdzie nie ma tego całego zgiełku miasta, gdzie można tak naprawdę się wyciszyć, pobyć z tą naturą, no i też de facto stać się częścią tej natury. Więc jeśli chodzi o takie wyciszenie, no to myślę, że to jest najlepszy sposób na taką ucieczkę tego codziennego zgiełku. No a jeśli kondycję, no to tak, to nie jest jakieś duże odkrycie, że chodzenie po górach poprawia tą kondycję, wszystko się wzmacnia. Nawet podczas takich zwykłych spacerów, no a już bieganie, no to tym bardziej wpływa na kondycję. Zdradź nam, jaka jest najdłuższa trasa, którą przeszedłeś i czy preferujesz bardziej te trudne i ekstremalne trasy, czy wolisz te prostsze i krótsze? Najdłuższa trasa, jaką przeszedłem, to miała około 500 km, to jest główny szlak beskidzki. Zajęło mi to 12 dni. No a jeśli chodzi o te trudniejsze i łatwiejsze trasy, no to zależy tak naprawdę, zależy na co mam ochotę, co mi przyjdzie do głowy. Lubię bardzo nasze Beskidy, często tutaj chodzę, no też może dlatego, że właśnie mam je najbliżej, są pod nosem, więc zawsze nawet po pracy mogę sobie wyskoczyć, pobiegać po tych górkach. No ale w te Tatry też mnie ciągnie, więc staram się tam bywać w miarę często. Zdradź nam, Piotrek, jak zbudować sobie kondycję, aby móc chodzić po górach? No przede wszystkim wytrwałość, no to trzeba chodzić po prostu regularnie. Nie załamywać się tym, że ta kondycja nie przychodzi od razu, no tylko po prostu systematyczność, tak jak mówiłem. Zacząć sobie od łatwiejszych tras, potem zwiększać, że tak powiem, poziom trudności, no i ta kondycja z czasem przyjdzie. Czy zimą można równie aktywnie uprawiać ten sport, czy raczej nie jest to wskazane i lepiej w tym okresie sobie odpuścić i poczekać na wiosnę? Znaczy wiesz, to zależy o jakiej zimie mówimy, bo jest zima jak teraz, gdzie tego śniegu w tych górach jest tyle, co kot napłakał, no to naprawdę... No nie różni się to za bardzo z uprawianiem tego sportu jesienią, czy właśnie taką zimą, jaka jest teraz. No wiadomo, że tam występują jakieś oblodzenia, więc tutaj no w tych Beskidach, idąc w te Beskidy, no to trzeba się tam może zaopatrzyć miejscami w jakieś raczki, nawet na to, żeby się nie pośliznąć, żeby sobie krzywdy nie zrobić. No idąc w góry wyższe typu właśnie Tatry, no to już dobrze mieć ze sobą taki sprzęt typu raki, jej czekan i takie rzeczy. No i też posiadać jakieś doświadczenie. No ale właśnie no, biegam cały czas zimą po tych górach, jakoś nie jest to dla mnie duże utrudnienie, także no, jak najbardziej można. No tylko wiadomo, że jest też mniejsza motywacja, no bo jest zimno, szybko się robi, no więc też mniej się chce na pewno, ale nie jest to dla mnie jakaś duża przeszkoda.
Powiedz nam, co takiego ważnego jest podczas tej wyprawy, co koniecznie ze sobą zabrać, a co jednak można sobie odpuścić? No, myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką trzeba ze sobą zabrać, no to jest picie. Zwłaszcza w gorące dni trzeba ze sobą zabrać dużo wody, żeby się nie odwodnić. Z kolei zimą to ważne, żeby zabrać ze sobą gorącą herbatę, żeby się z kolei nie wychłodzić. No a z takich rzeczy najbardziej podstawowych, no to mapa. No mapa to jest taka rzecz, którą musimy ze sobą mieć w górach. Nawet jeśli mamy wgrane w telefonie jakieś mapy, to wiadomo, że sprzęt elektroniczny często lubi zawodzić. Czasami gubi się zasięg, czasami może się rozładować bateria, no więc taka papierowa mapa to na pewno. No i umieć z niej korzystać, no bo co na mapach z niej umiemy korzystać. No i też jedzenie, zrobić sobie jakieś kanapki, zabrać jakieś słodycze, jakieś batony, czekoladę, żeby sobie te kalorie uzupełniać, żeby też dostarczać tego cukru, bo z kolei cukier to energia. No i odpowiednie ubranie. Zawsze ze sobą dobrze mieć kurtkę przeciwdeszczową, nawet w takie dni, gdzie prognozy pokazują, że nie będzie żadnego deszczu, no to ta kurtka jest ważna, bo w górach pogoda się bardzo szybko zmienia, więc trzeba to po prostu ze sobą mieć. No jakieś apteczki można też zabrać, jakieś plastry, bo to obtarcia też się często zdarzają w górach. No myślę, że to są takie najbardziej podstawowe rzeczy, o których trzeba pamiętać. Czy zorganizowanie takiej wyprawy wiąże się z dużymi kosztami? To zależy tak naprawdę. To zależy, w jaki sposób chcemy przejść na wyprawę, no bo możemy pójść na taką wyprawę z namiotem, ze śpiworem, no i spać tak naprawdę, gdzie popadnie, gdzie mamy ochotę, gdzie sobie rozłożymy ten namiot. Kupować na przykład jedzenie w sklepach, niekoniecznie jadać w jakichś schroniskach czy restauracjach, no i wtedy, no wiadomo, koszty się zmniejszają. No wiadomo, że trzeba zainwestować w ten namiot, no i taki sprzęt, no ale myślę, że mimo wszystko i tak to wychodzi taniej niż na przykład jakbyśmy chcieli sobie pójść i co noc nocować w schronisku albo w jakiejś agroturystyce, jeść w jakichś restauracjach czy w schroniskach, no bo to no, grosz do grosza, no i to jednak się potem zbierają duże koszty, no więc zależy w jaki sposób chce się to zrobić. Powiedz nam teraz, ile kilometrów dziennie jesteś w stanie przejść? Tak naprawdę nigdy nie liczyłem, ile jestem maksymalnie kilometrów w stanie przejść. No mój taki rekord kilometrażowy to jest 53 kilometry, to właśnie był pierwszego dnia na Głównym Szlaku Beskidzkim. Wtedy miałem jeszcze dużo energii, no bo to był pierwszy dzień. No i szedłem też wtedy z plecakiem 16-kilowym. Z tym, że to nie było tak, że to było 53 kilometry i to był mój maks i dalej już bym nie poszedł, więc myślę, że spokojnie dałbym radę przejść więcej, no ale tak jak mówię, nigdy tego nie mierzyłem, więc ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. A czy te takie pierwsze ekstremalne wyprawy sprawiały ci dużo trudności? Były to na pewno takie wyprawy, w których tam trzeba było troszkę się przełamywać, te swoje lęki jakieś, tym bardziej, że ja od zawsze miałem lęk wysokości, więc tutaj miałem troszkę pod górkę. No więc była to trochę walka z takimi słabościami, no ale jednak tak, z wyjścia na wyjście, no to człowiek tak jakby przyzwyczajał się też trochę właśnie do tych trudniejszych, bardziej eksponowanych szlaków. No i teraz nie czuję takiego lęku, sprawia mi to dużo satysfakcji. Trekking i takie wyprawy górskie dają też możliwość pokonywania własnych granic. I czy ty też masz czasami takie momenty, w których czujesz, że to już jest ta granica twojej wytrzymałości i chciałbyś się poddać, ale mimo to idziesz dalej? No właśnie w zeszłym roku miałem tak, jak biegłem, to był maraton górski z cyklu biegów Leśnik. To są takie dosyć trudne biegi górskie, które mają dużo przewyższeń. No i biegłem właśnie na dystansie 40 kilometrów. No i do 30 kilometra było fajnie, bo utrzymywałem prowadzenie, ale po 33 kilometrze właśnie pojawił się ten słynny efekt ściany, że po prostu no, wydawało mi się, że już dalej nie dam rady. No i tak naprawdę każdy kilometr to była walka ze sobą, także no, na początku miałem takie myśli, jak mi się na początku dobrze biegło, że może uda się wywalczyć podium, a potem w sumie jak miałem taki kryzys, to modliłem się, żeby po prostu ten bieg skończyć i żeby nie zejść gdzieś wcześniej z tej trasy. No i na koniec końców no, udało się wywalczyć piąte miejsce, co i tak nie jest jakimś złym miejscem, no ale na początku biegu spodziewałem się, że będzie lepiej. No ale miałem ten spory kryzys, na pewno to będę długo pamiętał. No ale też udało ci się go pokonać, więc też tak jakby pokonałeś tą swoją granicę. No tak, no potem przez 3 dni chorowałem po tym biegu, co prawda, ale pokonałem tą granicę. A czy często na swoich szlakach natrafiałeś na jakieś niebezpieczne sytuacje? Nigdy nie miałem tak, że czułem jakieś realne zagrożenie życia. Wiadomo, że tam jak się jest w jakichś takich trudniejszych szlakach, bardziej eksponowanych, gdzie są przepaście, no to takie ryzyko występuje, ale też tak człowiek o tym nie myśli. No, po prostu jest skupiony na tym, co robi, no i nie dopuszcza też do siebie takie myśli, że mógłbym tutaj gdzieś, no, że może mi się noga podwinąć, że mogę gdzieś tam spać, tam przepaść. No wiadomo, że były takie sytuacje, tylko że jakby nie brałem też ich pod uwagę, że też takiego rzeczywiście może się stać.
lotów w Beskidach, no czasem jakiś dziki się spotkały, ale czy dzik to jest zagrożenie życia, to nie, to chyba nie. A od czego zacząć chodzenie po górach? No myślę, że przede wszystkim od tego, żeby na samym początku nie narzucać sobie nie wiadomo jak ambitnych planów, no bo to wiadomo, że to wszystko przychodzi z czasem. No, na początku zacząć sobie od jakichś łatwiejszych szlaków, Idy, potem właśnie Babia Góra, myślę, że potem można przejść już w te Tatry. No bo jak człowiek sobie na początku za dużo zarzuci, no to właśnie łatwo jest się zniechęcić, więc myślę, że to właśnie też jest taka droga stopniowa, no, że małymi kroczkami powolutku i do przodu, no i też przede wszystkim nie porównywać się do innych. A czy jest to w pewnym sensie uzależniające, że im więcej jesteś w stanie przejść, im trudniejsze trasy pokonujesz i widzisz ten progres, to tym bardziej chcesz dać jeszcze więcej od siebie i pokonywać własne rekordy? No oczywiście, że tak to niesamowicie wciąga. Właśnie takie pokonywanie samego siebie, jakby zwiększanie swoich możliwości i tak dalej, no to się mówi, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No tak naprawdę im więcej się potrafi, im lepszą się ma kondycję, tym chce się być jeszcze lepszym i to na pewno bardzo wciąga. Czy zdarzało ci się na przykład przemierzać trasy w jakichś ciężkich warunkach klimatycznych? Na przykład spotkała cię burza, ulewa i jak się wtedy zachować w takiej sytuacji? No pamiętam, że właśnie na tym głównym szlaku beskidzkim to 3 dni, w Beskidzie Niskim to były 3 dni po prostu non-stop ulewy, gdzie miałem już wszystko przemoczone, łącznie ze śpiworem i namiotem i buty miałem tak przemoczone, że odparzyło mi stopy i że też każdy krok to był ból. Jak się zachować w takiej sytuacji? No nie można panikować przede wszystkim, no, zachować zimną krew, myśleć racjonalnie. Jak nas spotka burza w górach, no to unikać otwartych przestrzeni, no ale też znowu unikać lasu, no więc to jest takie, że i unikać otwartych przestrzeni, i unikać lasu, no co de facto zrobić? No mówi się, że najlepiej jest po prostu, jak się jest na jakiejś łące, żeby po prostu się położyć płasko na ziemi, no i leżeć, po prostu przeczekać tę burzę. No ale najlepiej to po prostu, jak jest jakieś duże ryzyko burzy, to w ogóle nie pchać się w te góry. No wiadomo, że jest to inna sytuacja, jak nas to spotka na jakiejś kilkudniowej wyprawie, gdzie po prostu musimy iść do przodu, no ale jeśli mamy taką możliwość, żeby po prostu nie wychodzić, no to najlepiej to po prostu przeczekać w domu. Właśnie, wspominałeś o 12-dniowej wyprawie. Czy była to dla ciebie właśnie ta próba przetrwania i czy wyruszyłeś wtedy sam, czy z większą grupą? Znaczy to było tak, że w sumie ta wyprawa się odbyła spontanicznie, no bo to był czas, kiedy przyszedł właśnie w tym 2020 roku, kiedy zaczął się koronawirus, no ja w kwietniu straciłem pracę właśnie z powodu koronawirusa, była redukcja etatu, więc do końca kwietnia pracowałem, potem już zostałem, że tak powiem, bezrobotny. No i stwierdziłem tak, taki mi przyszedł do głowy pomysł, no że teraz mam dużo czasu wolnego, mam tam jakieś oszczędności, więc można się na to porwać. Ale też z racji tego, że studiuję zaocznie i co 2 weekendy mam zjazdy, więc sobie tak wyliczyłem, że muszę to przejść w te 12 dni, żeby się porobić między jednym zjazdem a drugim. No i tak właśnie początkiem maja wyruszyłem. No z tym, że maj to nie do końca bym polecał właśnie ten czas na robienie tego głównego szlaku beskidzkiego, no bo wtedy jest to słynne 3 ogrodników, co przychodzą takie przymrozki, pogoda jest taka nie do końca stabilna. No i też to poczuło na własnej skórze, jak tam musiało na przykład rozbijać awaryjnie namiot w lesie, bo zaczynała się ulewa, potem następnego dnia musiałem ten namiot zwijać w deszczu przy 3 stopniach Celsjusza. No i potem znowu te 3 dni ulewy, więc to były takie trudne sytuacje, ale teraz mimo wszystko dobrze to wspominam, pomimo tego, że ja wtedy byłem załamany i miałem jakieś takie złe myśli w głowie, to teraz to mile wspominam. No i wiadomo, no są to takie lekcje, które kształtują nasz charakter, które uczą nas, jak w takich sytuacjach się zachować. Czy podczas tych 12 dni nie czujesz się samotny? Znaczy, to było tak, że przez 7 dni szedłem sam, a potem jak doszedłem do Okrocienka nad Dunajcem, to tam do mnie dołączył tata i siostra i przez kolejne 5 dni szliśmy razem, więc nie szedłem cały czas sam, no, ale to zawsze tam się spotyka jakiś ludzi na szlaku, zawsze można z kimś zamienić słupko. No to jest właśnie fajne w górach, że w górach jest taka troszkę inna mentalność niż w mieście, bo w mieście to rzadko się zdarza, żeby ktoś do ciebie zagadał na ulicy i zapytał jak ci mija dzień i tak dalej. No a w górach to są bardzo częste sytuacje, że z każdym napotkanym człowiekiem można zamienić słówko, podzielić się jakimiś doświadczeniami, no i to jest fajne. Więc no w górach mimo wszystko nie odczuwać takiej samotności, no bo zawsze kogoś się spotka. A czy stosujesz jakąś specjalną dietę, żeby cały czas być w formie? No właśnie urokiem biegania jest to, że można jeść dużo, więc to jest sekret sukcesu, że trzeba jeść dużo. No wiadomo, że no moja dieta jest głównie złożona z węglowodanów, no bo z węglowodanów jak najlepiej się czerpie energię, jest taka też najlepiej przyswajalna.
No ale też zależy. No, staram się też jeść białka, zwłaszcza jak na przykład jestem po jakimś takim intensywniejszym treningu, bo białko wiadomo, że dobrze wpływa na regenerację. No i staram się jeść w miarę zdrowo, raczej unikać jakiegoś takiego dziadowskiego jedzenia typu jakieś McDonaldy, kebaby i takie rzeczy, no tylko raczej jeść bardziej zdrowo. No też na tej diecie zawsze po jakieś warzywo. A czy jakbyś miał wymienić trzy główne zalety wypraw górskich, to co byś podał? No to myślę, że na pewno podróżowanie, odkrywanie nowych miejsc. Druga z zalet to jest satysfakcja, jaką to daje. Trzecia zaleta, no to myślę, że to dobrze wpływa ogólnie na zdrowie człowieka, na formę, na samopoczucie.